Witam Was w 65. odcinku podcastu Dyskusje o książkach. Ja nazywam się Piotr Borowski i dzisiaj będę polemizował solo. Pewna dyskusja na Facebooku przerodziła się w pomysł nagrania porównania trzech książek. Niestety moja dyskutantka nie może w tej chwili nagrać tego odcinka. Tak więc ja sam dzisiaj nagram coś w rodzaju wstępu do tamtej dyskusji o tych trzech książkach. Może najpierw wymienię je w kolejności w kolejności wydania. Jewgenij Zamiatin, my. Jest to książka napisana w latach 1920-1921 po rosyjsku, ale wydana dopiero w 1924 po angielsku. Aldon Huxley, Nowy Wspaniały Świat, tytuł oryginalny Brave New World, napisana w 1931, a wydana rok później w 1932. George Orwell, rok 1984, oryginalny tytuł to oczywiście 1984, wydana w 1949 roku. Najbardziej znaną książką jest oczywiście rok 1984 Orwella, później nowy wspaniały świat Huxleya, a zupełnie nieznaną jest książka My Zamiatina. Zauważmy, że znajomość jest odwrotna do roku wydania. I nie jest to chyba przypadek, a chodzi nie tylko o to, że książka jest stara, ale także o sposób napisania historii. Orwell był najlepszym pisarzem z całej tej trójki i najbardziej współczesnym. Przejdźmy teraz do polemiki. Niedawno w Polsce ukazała się najstarsza z omawianych, czyli My Zamiatina. Wydano ją we wrześniu 2020 roku z takim opisem. Jedna z najsłynniejszych dystopii w literaturze, pierwowzór nowego wspaniałego świata Huxley'a i 1984 Orwella. I właśnie z tym chciałbym polemizować. Po pierwsze, czy jest to dystopia? Po drugie, czy Orwell wzorował się na książce zamiatina? Tak więc ja dzisiaj nie będę omawiał, nie będę dokładnie recenzował tych trzech książek. Zajmę się właśnie tym, czy, czy wszystkie te książki są dystopiami, a także czy te późniejsze książki są wzorowane na tych wcześniejszych. Zajmijmy się pierwszą sprawą. Najpierw musimy zdefiniować sobie pojęcie utopii, dystopii oraz antyutopii. Słowo utopia może mieć dwa znaczenia. Nie miejsce, czyli miejsce, które nie istnieje, oraz dobre miejsce. Słowo to utworzył Tomasz Morus, który chyba chciał właśnie takiej gry słów, czyli jednocześnie dobre miejsce i nieistniejące miejsce. Utopia to więc idealne państwo, które niestety nie istnieje i prawdopodobnie nigdy nie będzie istnieć. Antyutopia to miejsce, gdzie rząd kontroluje życie jednostek przez ograniczenie wolności. Z kolei dystopia to taka czarna wizja przyszłości. Terminy dystopia i antyutopia czasami bywają mylone, bo w zasadzie antyutopia, czyli opis miejsca, gdzie ogranicza się wolność, wydaje się tym samym, co życie w miejscu, gdzie jest po prostu źle. Pamiętajmy jednak, że to nie musi być to samo. We wszystkich tych trzech książkach mamy do czynienia z ograniczeniem wolności jednostki. Pamiętajmy jednak o powiedzeniu, że od anarchii, czyli buntu, dzieli nas dziewięć posiłków. Innymi słowy, większość ludzi jest w miarę zadowolona, gdy ma co jeść. Tak więc, dla większości ludzi, antyutopia, czyli ustrój, gdzie się ogranicza wolność, gdzie się ogranicza wolność tych ludzi, niekoniecznie jest zły. Jeżeli rząd ogranicza wolność, ale zapewnia jedzenie i rozrywkę, to ludzie się nie buntują, być może nawet są szczęśliwi. Wiedzieli to już cesarze rzymscy, którzy zapewniali ludowi chleb i igrzyska. Gdy więc porównamy te trzy książki pod tym względem, to zauważymy, że zarówno w książce My, jak i we wspaniałym Nowym Świecie ludzie mają ograniczone wybory, ale większość z nich jest dość szczęśliwa. W obu tych książkach na przykład ludzie uprawiają seks jako rozrywkę, i przy tej okazji warto wspomnieć, że te książki nie są pornograficzne po prostu przedstawiają pewną koncepcję świata, gdzie seks jest rozrywką. George Orwell napisał kiedyś, że Huxley wzorował się na zamiatinie. Opis utopijnego świata dobrobytu oraz ten wolny seks dają się potwierdzać tę relację. Nowy wspaniały świat opisuje społeczeństwo, które jest szczęśliwe, mają narkotyki, które nie niszczą organizmu, oraz właśnie ten wolny seks. Tym, który buntuje się w tym świecie, jest Bernard, który ma jakiś defekt i z tego powodu wiele kobiet go odrzuca. Ma on też pretensje do świata, że Lenina, kobieta, która mu się podoba, śpi także z innymi mężczyznami. Gdy jednak leci z nią do rezerwatu i przywozi dzikusa o imieniu John, nagle staje się sławny i ma powodzenie u kobiet. Wtedy jakoś przestaje mu zależeć na leninie i jakoś tak przestaje narzekać na ten świat. Tym, który krytykuje ten świat jest John, czyli człowiek, który wychował się wśród dzikusów, ale do nich nie pasuje, bo jego matka przekazała mu także trochę informacji o cywilizacji. I to właśnie on myśli o tej cywilizacji tytułowymi słowami, że to nowy, wspaniały świat, tak myśli na początku, gdy jednak się tam dostaje do tej cywilizacji, przeżywa rozczarowanie. Mi to przypomina moje doświadczenia jako emigranta, gdy Polacy, tak jak ja, przybyli do UK, ze zdziwieniem zobaczyli na przykład dwa krany w łazience. Jak tu umyć ręce, gdy z jednego leci wrząca woda, a z drugiego zimna jak lód? Gdy jednak mówiliśmy Anglikom, że pojedynczy kran jest wygodniejszy, oni oponowali, bo się przyzwyczaili do tych dwóch kranów. Innymi słowy, nowy, wspaniały świat to antyutopia. Ludzie są pozbawieni wolności, są sterowani, ale w większości to nie przeszkadza. Widzi to człowiek z zewnątrz, ale nie widzą tego miejscowi. Oni są zadowoleni, oni w zasadzie są szczęśliwi. Teraz porównajmy to z książką Orwella, rok 1984. Mamy tutaj opis ludzi żyjących w nędzy. Wszystkiego jest za mało. Ludzie żyją z racji głodowych, trwa wieczna wojna, ludzie znikają z ulicy. To jest dystopia, czyli taki bardzo pesymistyczny opis świata. Czy widzicie różnicę? W nowym, wspaniałym świecie większość ludzi była zadowolona. W roku 1984 większość ludzi nie jest zadowolona, nawet ci należący do partii. Już te wyraźne różnice między My i Nowym Wspaniałym Światem oraz 1984 pokazują, że Orwell nie wzorował się na tych wcześniejszych książkach. Dodatkowo warto wspomnieć, że w tamtych dwóch książkach seks był rozrywką dostępną dla wszystkich, to w 1984 jest często zabroniony, a kobieta, która się podoba głównemu bohaterowi, należy do ligi antyseksualnej. Co jednak najbardziej przemawia za tym, że Orwell nie wzorował się na wcześniejszych pisarzach, to jest fakt, że my wiemy, na czym on się wzorował. Orwell opisał, jak działa komunistyczna Rosja i zawarł w tej książce historię tego państwa. Na przykład, gdy Stalin współpracował z Hitlerem, prawda pisała dobrze o Niemcach, a źle o aliantach. Gdy jednak Hitler zaatakował ZSRR, narracja się zmieniła. Od tej pory to Hitler był zły, a alianci byli dobrzy. Orwell pokazał to w swojej powieści, opisując, jak podczas przemówienia zmienia się narracja, i stary wróg staje się nagle przyjacielem i na odwrót. Takich odniesień do historii Rosji, komunistycznej Rosji, jest w tej powieści bardzo dużo. Oczywiście dzisiaj porównałem te trzy książki tylko w paru słowach. Ja zgadzam się z tym, że nowy wspaniały świat prawdopodobnie jest oparty na książce My Zamiatina, ale książka Orwella, rok 1984, na pewno nie. Wiem także, że nie wszystko było idealne w tych antyutopijnych światach. Na przykład w My nie wolno było mieć dzieci bez pozwolenia państwa. Myślę jednak, że wielu dzisiaj żyjących ludzi, żyjących w biednych państwach, chętnie żyłoby w antyutopii opisanej w my, czy w, nowym czy w tej antyutopii z nowego wspaniałego świata. Z drugiej strony świat z roku 1984 jest naprawdę zły i nikomu nie życzyłbym, aby tam się znalazł. Jest to jednak opis komunizmu, który zniszczył Rosję, Kubę, Wenezuelę i pewnie wiele jeszcze innych państw i pewnie zniszczy wiele innych jeszcze państw. Podsumowując moją polemikę, uważam, że my i nowy wspaniały świat to antyutopie, opisujące świat, w którym wolność jest ograniczona, ale w większości ludzi to nie przeszkadza. Z kolei Orwell w, 1984, w roku 1984 opisał dystopię, czyli bardzo zły świat. Czy któraś z tych powieści była wizjonerska? Jak już wspomniałem, Orwell opisał, jak działa system sowiecki. Zrobił to także w folwarku zwierzęcym. Orwell nie zamierzał opisywać przyszłości. Chciał ludziom pokazać, co się teraz, w tym w momencie, kiedy to pisał, co się teraz dzieje w sowieckiej Rosji. Przy tej okazji wymyślił takie terminy, jak Wielki Brat czy Nowomowa. Nie było to jednak nic niezwykłego czy wizjonerskiego, po prostu fajne nazwy dla istniejących rzeczy istniejących w Rosji sowieckiej. Ale czy na przykład Zamiatin w my był wizjonerski? Podstawowa idea tej książki to myślenie o społeczeństwie i negacja jednostki. Czy jednak jest w tym coś wyjątkowego? Tak się przecież zachowywali ludzie, którzy na przykład walczyli o wolność dla swojego kraju. Na ołtarzu ojczyzny, postrzegane jako zbiorowość, składali swoje własne jednostkowe życie. Podobnie było z religijnymi ludźmi, którzy oddawali swoje jednostkowe ambicje i cele, na przykład matrymonialne, dla swojej społeczności religijnej. To współczesny świat wychwala wolność jednostki, a potępia takie zbiorowe myślenie. W przeszłości było dokładnie na odwrót. Co do państwa policyjnego, śledzenia ludzi na każdym kroku, sprawdzania czy ludzie są prawomyślni itd., to komuś mogłoby się wydawać, że to zostało wymyślone w XX wieku. Tak może powiedzieć jednak tylko ktoś, kto nie zna historii. Wystarczy przypomnieć choćby inkwizycję, czy państwo policyjne z czasów Napoleona. Inkwizycja śledziła nie tylko ludzi i ich postępowanie, ale także to, czy myślą w odpowiedni sposób. Z kolei za Napoleona szefem policji, był, szefem policji był Fouché. Mówiło się wtedy, że francuska policja wie wszystko. Innymi słowy, inwigilacja nie jest niczym nowym. Nowa jest tylko technika, która ułatwia tą inwigilację. Były oczywiście moje subiektywne uwagi. Jak mówiłem, miałem nagrać odcinek z kimś, kto się ze mną nie zgadza, tak więc mam nadzieję, że taki odcinek tego nagrania dojdzie, taki odcinek powstanie. Tak więc w przyszłości usłyszycie nie tylko moje, jak może krytyczne uwagi co do tego, że Orwell wzorował się na tych wcześniejszych powieściach, ale być może usłyszycie także argumenty za tym właśnie, że tak było. Póki co być może ktoś z Was, drodzy słuchacze, ma przeciwną opinię i chciałby porozmawiać ze mną o jednej z tych trzech albo może o wszystkich naraz, o wszystkich naraz tych trzech książkach. Zapraszam Was do kontaktu, być może moglibyśmy razem nagrać wspólny odcinek. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.